Otaczający nas świat jest chyba coraz trudniejszy i coraz trudniej jest w tym świecie odnaleźć to, co jest najbardziej istotne, a taka szkoła i takie środowisko, które staramy się tutaj im zapewnić, taką domową atmosferę, tak? Nie ma dzwonków, nauczyciele wiedzą, o której godzinie zakończyć lekcję, o której godzinie rozpocząć lekcję i nie ma tego hałasu związanego między innymi z dzwonkami. To jest szkoła mała, kameralna. Panuje tutaj rodzinna atmosfera, co podkreślają uczniowie, rodzice i my też nauczyciele możemy tak o tym powiedzieć, że no jesteśmy taką rodziną. Mam tutaj takie możliwości rozwijania się pod względem duchowym, intelektualnym też cały czas, ale też mam nadzieję, że mogę wpływać na ten rozwój tych młodych ludzi. Nie tylko mają wiedzę, ale także wartości, które wyznają, są bardzo ważne. Przekazują je uczniom i na pewno jest nam łatwiej później w życiu po opuszczeniu szkoły. Gdy zatrudnia się pracownika do pracy, trzeba wiedzieć, że jest prawdomówny i nigdy nas nie okłamie. A ta szkoła właśnie tego uczy, że kłamstwo i takie przekabacanie innych są takie złe. Myślę, że by nie ulegać stereotypom, bo każdy myśli, że katolicka szkoła to tylko się modlimy, a tak naprawdę jest tu mnóstwo dobrych kolegów i wspaniałych osób, które warto poznać. To jest coś więcej niż szkoła, bo tutaj odpowiadamy nie tylko za wychowanie dzieci, takie ogólnie pojęte i edukację, ale także za ich zbawienie, życie wieczne. Pamiętajmy, aby zawsze starać się znaleźć Boga, nawet w sytuacjach, gdy wydaje nam się, że Go nie ma. Dziś ze mną będziesz grał. Przed przyjściem do tej szkoły należy się zdeklarować, że akceptuje się katolicki model wychowania szkoły. I prawdę mówiąc popieram to, ponieważ lekcje religii, mimo że są oparte o Pismo Święte i katolickie myśli tak jakby, to można się z nich wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Szkoła proponuje wartości, które są zgodne z religią chrześcijańską, na przykład takie jak rodzina, właśnie miłość, szacunek do drugiego człowieka, bezinteresowność. Można się tutaj nauczyć systematyczności, pracowitości, również szczerości wobec innych i samego siebie. Atmosfera jest inna niż w takich wielkich szkołach, w których traktuje się wszystkich jak jedną osobę, a tutaj można bardziej się skupić na uczniu, który ma problem, albo na kimś, kto się wyróżnia. Jestem laureatem konkursu wojewódzkiego języka polskiego. To, że osiągnęłam sukces, jest również zasługą tej szkoły, nauczycieli, wsparcie sióstr dyrektor. Uczniowie mają warunki do tego, żeby uczyć się, skupić się właśnie i na wychowaniu, i na nauce. To sobie bardzo cenią. Specjalnie tworzone są klasy mniejsze, maksymalnie tak 14-16 osobowe, żeby kontakt nauczyciela z uczniem był lepszy. W tej szkole jest lepsze towarzystwo, ponieważ nie wiem, czy to też przez to, że ludzie są wierzący w większości, ale wydaje mi się, że jest miła atmosfera i ja jestem zadowolona. Widać, że oni się tu dobrze czują. I też są takie głosy od strony rodziców. Tak, rodzice poszukują takiego miejsca, takiej szkoły. Widocznie jest takie zapotrzebowanie. Bo teraz bardzo łatwo jest się zgubić w czasach Facebooka, w czasach bardzo rozwiniętych mediów, gdzie po prostu młodzież przede wszystkim żyje wirtualnie. Znajomości takie rzeczywiste, powiedzmy, spotkania twarzą w twarz nie są często aż tak ważne, jak te właśnie spotkania wirtualne, jak rozmowy na czatach i tak dalej. Dzieciaki, które chodzą do tej szkoły, są zupełnie inne niż dzieciaki w innych szkołach, inne w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. I chciałem, żeby moje dziecko mogło z tego skorzystać. Na pewno nikt niepowołany na teren naszej szkoły się nie dostanie, więc tego typu zagrożeń nie ma. Przez to, że szkoła jest mała, to też wszyscy się znamy, wiemy, w którym miejscu dany uczeń przebywa w danym momencie, nie tylko w czasie lekcji, ale w czasie przerw również. Mamy absolwentów, którzy są lekarzami tu w Poznaniu, prawnikami, nauczycielami,
Także no, to spektrum jest naprawdę szerokie. My się bardzo cieszymy, kiedy wracają i dziękują za to, że mogli się tutaj uczyć. Twierdzą często, że nie było łatwo. Wysoki poziom, wysokie wymagania, ale dziękują za to i my wtedy wiemy, że to, co robimy, ma sens.